Drodzy Państwo, światełko betlejemskie płonie. Bardzo dziękujemy tancerzom, że dostarczyli je, przynieśli je do Kobyłki. Ja jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, wszystkim osobom, które się przyczyniły do tak wspaniałych w tym roku obchodów, roku jubileuszowego. Także tym, którzy dzisiaj uświetniacie swoją obecnością te wydarzenia. Dziękuję wszystkim naszym służbom, Straży Pożarnej, która jest obecna, naszej Policji. Przy okazji możemy się pochwalić, szczególnie strażacy, tym nowym autem, które tam jest na wyposażeniu OSP. Można będzie podziwiać. Przy tej okazji, dołączając do życzeń harcerzy, życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku. Życzymy dobrych, spokojnych świąt, dobra i pokoju w naszych sercach, w naszych domach, w naszym mieście Kobyłce.